W ostatnich odcinkach odmroziłem Edena Hazarda z 2017 roku i zostałem jego nowym menedżerem. Cel poprowadzenia jego kariery był jasny. W pełni wykorzystać jego potencjał i zdobyć wspólnie z Belgiem złotą piłkę. Przy tych umiejętnościach, które prezentuje Hazard, wydawać by się mogło, że cel jest w sumie banalnie prosty do osiągnięcia, ale nie w tych czasach. Bo ostatnie lata były kompletnie zdominowane przez Mbappé'ego oraz Haalanda, którzy nie mieli zamiaru schodzić z tronu i ustępować miejsca belgijskiemu gladiatorowi. Ale za dużo to oni do gadania nie mieli, bo Belg pozamykał mordę wszystkim hejterom, na początku prowadząc Chelsea do triumfu w Lidze Mistrzów i tym samym zostając królem strzelców. A później nadszedł moment na Mistrzostwa Europy, w których Belgia bezproblemowo zameldowała się w finale, a później stało się to. No jest świetna sytuacja, Eden Hazard, jest bramka, 1-0 w 4. minucie. No i świetnie, Eden Hazard, świetny zwód, tylko czy z tego będzie bramka? Jest bramka, 2-0 w 10. minucie. No i Eden Hazard sprzed pola karnego, no i to jest trzecia bramka, jest Patrick Belga w tym spotkaniu, ale to znowu Portugalia i to jest bramka 3-1 w 53. minucie. No i to Belgia przed szansą opęda, ale nie wykończył tego. No i to znowu świetna szansa dla Portugalii, nie, to będzie bramka, co tutaj teraz się wydarzyło? Jest bramka kontaktowa w 86 minucie dla Portugalii. Czy jeszcze będą nas czekać emocje w tym meczu? To Portugalia i to jest bramka 3-4, no i chyba będzie czekała nas dogrywka. Dobre podanie do Doku i to Doku, uderzenie i to jest bramka 4-3. No i dogranie na Edena Hazarda, Eden Hazard przewrotki, ale jednak nad bramką i mamy ostatni gwizdek w tym spotkaniu, ostatni gwizdek, który oznacza, że Belgia to spotkanie wygrywa po niesamowitych emocjach. Prowadzili 3-0, ale Portugalii udało wyrównać się ten mecz, ale ostatecznie to Belgia wygrywa 4-3 po dogrywce. Jednak w dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak dalej przebiegnie kariera Edena Hazarda, w którym momencie postanowił on przejść na piłkarską emeryturę, w jakim klubie ostatecznie zakończy swoją karierę, no i jak będą na sam koniec wyglądać jego statystyki oraz dorobek klubowy. No i słuchajcie, jak dla mnie kariera Edena Hazarda została uratowana, ale jeszcze trzeba zobaczyć, jak ona się zakończy, z jakim dorobkiem Belg zakończy swoją karierę, no i w ogóle w jakim wieku zakończy, w jakim klubie zakończy tą karierę. No a ta kariera może jeszcze trochę potrwać, bo Eden Hazard ma 29 lat, do tego oceniany jest na 93 punkty, no i powiem wam szczerze, jeżeli Hazard zostanie w Chelsea, no to ma duże prawdopodobieństwo na to, żeby coś jeszcze tutaj powygrywać, no bo skład jest fenomenalny. Ale jeszcze jedna mała rzecz, bo ja teraz nie będę prowadził Edena Hazarda, będę tylko obserwował, jak wygląda jego kariera, a więc ja od razu zmieniam zespół i dołączam do Aston Villa i tam będę obserwował poczynania Chelsea oraz Belga. No i o dziwo piłkarzem roku zostaje Phil Foden. Dobra, tego się totalnie nie spodziewałem, ale no tak, Anglik przebił naszą belgijską maszynę i jak sami widzicie, Foden, 25 lat, oceniony na 90 punktów. Dobra, a więc pierwszy sezon minął błyskawicznie, a my lecimy do podsumowania. I na start zobaczmy sobie wyjściową 11. Dołączył Gravenberch, z tego co widzę, no i pozmieniała się również łapka rezerwowych, która została strasznie skrócona, bo nie ma tutaj w ogóle głębszych rezerw. Ajajaj, było tak blisko, żeby udało im się wygrać Premier League, ale no niestety 6 punktów straty do pierwszego Liverpoolu, no i niestety tylko drugie miejsce. No i teraz Emirates FA Cup i tutaj dosyć duże zaskoczenie. Barnsley wygrywa, ale wygrywają oni 2-1 z Manchesterem City w finale. A natomiast Chelsea przegrała w rundzie 5 z Aston Villa. Carabao Cup również nie zostało wygrane, wygrał je Manchester United. Natomiast Chelsea po karnych odpadła w ćwierćfinale. No i nie jest za dobrze, nie jest za ciekawie. Chelsea chyba bez żadnego pucharu w tym sezonie, bo Ligę Mistrzów wygrał Real Madryt, a Chelsea została kompletnie zdeklasowana przez królewskich w 1/8, w dwumeczu było 2-5, więc no pod względem pucharów niestety nic nie udało się Hazardowi wygrać. No ale czy udało mu się wykręcić jakieś fajne statystyki? I nie udało się, bo w porównaniu do poprzedniego sezonu te statystyki, nie oszukujmy się, nie są najlepsze. 23 bramki tylko i dołożone do tego 8 asyst. Bariera 30 goli i asyst ledwo została przekroczona, no i jak na zawodnika tej klasy powinno to jednak wyglądać zdecydowanie lepiej. No ale cóż, niestety tak to tutaj się potoczyło, fatalny sezon, a jak na razie w tym sezonie będą też Mistrzostwa Świata. No i zobaczmy sobie, w której grupie znajduje się Belgia. Belgia znajduje się w grupie E z Albanią, Maroko i z Kanadą. Z tej grupy powinni wyjść na luzie, ale no tak samo mówiliśmy o naszej grupie w eliminacjach do Euro i jak na razie, no nie wygląda to najlepiej. Dobra, jak na razie pierwszy mecz za ekipą Hazarda i pewnie wygrali z Maroko 3-0. No ale drugi mecz też bez niespodzianek. Wygrana z Kanadą 0-2. Chciałem powiedzieć, że trzeci mecz to będzie formalność dla Belgii, ale otóż nie tym razem, bo przegrali z Albanią 0-1. No ale nic to nie zmieniło, no bo wychodzą pewnie z pierwszego miejsca, 6 punktów na swoim koncie, na drugim miejscu Kanada. No i tak, mamy 1/8 i Belgia trafiła w niej na Chorwację. Mam nadzieję, że Hazard wyciśnie z siebie maksa, no i wprowadzi Belgię do ćwierćfinału. No otóż nie tym razem, bo Belgia przegrała 0-2 w 1/8, no i niestety to Chorwacja wychodzi zwycięską ręką. No i ogólnie Mistrzostwa Świata wygrywa Portugalia, natomiast totalnie odjechane trzecie miejsce Serbia kontra Kanada. Jakim cudem te dwie ekipy doszły aż do tego momentu? Szczególnie Kanadyjczycy, jeżeli popatrzymy na to, że pokonali Francję w ćwierćfinale i to aż 3-1. No tutaj naprawdę się zdziwiłem, a Serbia też nie była gorsza, bo wygrali z Anglią tym razem 3-2. No i niestety statystyki Hazarda na tych Mistrzostwach Świata też nie były najlepsze. Rozegrał 4 spotkania, 0 bramek, 0 asyst. A no jeżeli zastanawiacie się, bo dzisiaj wyszedł odcinek z Edenem Hazardem, a powinna wyjść naprawa Brazylii, to naprawa Brazylii będzie, ale w swoim czasie, za dzień albo dwa wrzucę. Na spokojnie, chciałem po prostu dokończyć karierę Edena Hazarda. Ważne info, postanowiłem, że na 50 000 subów na tym kanale zrobię specjalny film, w którym będzie do wygrania 5 000 zł, więc moi drodzy, subujemy i niedługo ktoś z was zgarnie 500 zł do portfela. No i mamy kolejny sezon, no i poznajemy piłkarza roku, którym został Mbappé. No i nadszedł koniec drugiego sezonu. No i tak, wyjściowa 11 trochę się już nam zmieniła, natomiast ważne, że Chelsea powiększyła swoją ławkę rezerwowych, no bo więcej zawodników tu teraz jest o całych 2. No i tak, ten sezon na pewno będzie lepszy niż poprzedni, no bo Chelsea udało wygrać się Premier League z 5-punktową przewagą nad drugim Manchesterem City. Emirates FA Cup tym razem trafia w ręce Leicester City. Carabao Cup to już zwycięstwo Chelsea z Tottenhamem 0-1. No i w finale totalny pogrom, bo Chelsea wygrała 3-0 z Realem Madryt, więc naprawdę fenomenalnie sobie poradzili w tym sezonie. 41 bramek, 11 asyst do tego dołożonych, więc na pewno jest znaczna poprawa, bo przekroczył znowu barierę 50 goli i asyst. No i w kolejnym sezonie według mnie ma duże szanse, żeby zdobyć po raz kolejny Złotą Piłkę. No i czas poznać piłkarza roku i tak jest, zostaje nim Eden Hazard po raz drugi w swojej karierze, więc został nagrodzony za poprzedni sezon. No i w tym kolejnym sezonie wyjściowa 11 znowu się nie zmieniła, oprócz środkowego pomocnika, którym teraz został Danilo. A jak wygląda sytuacja w Premier League? Wygląda fatalnie. Chelsea zajmuje dopiero 7. miejsce, no i strata 23 punktów do pierwszego Manchesteru United. Emirates FA Cup wygrywa tym razem West Ham, natomiast Carabao Cup trafia w ręce Manchesteru City, a klubowe Mistrzostwa Świata Chelsea przegrała z Palmeiras. Jeszcze jest jedna nadzieja na Champions League, no i ta nadzieja jest złudna, bo Champions League wygrywa Juventus, a Chelsea odpadła na etapie ćwierćfinału z PSG. No co tu dużo mówić, fatalny sezon, a jak tam wyglądają statystyki Hazarda? No nie wyglądają najgorzej, jest zjazd, ale rozegrał mniej spotkań, 40 goli, asyst równo, więc nadal trzyma poziom, ale no niestety Chelsea nie trzyma poziomu, no i w następnym sezonie nie widzimy ich w Lidze Mistrzów. A no i poza tym w tym sezonie rozpoczęły się również Mistrzostwa Europy. No i jak sami widzicie, grupa C: Słowenia, Belgia, Szwajcaria, Izrael. I to jest już kolejność po rozegranych 3 spotkaniach. Słowenia wyprzedziła Belgię, wygrała wszystkie swoje mecze i zajęła pierwsze miejsce. No ale teraz zobaczmy, jak tutaj Belgia sobie poradzi ze Szwecją, więc w sumie nawet lepiej, że zajęli to drugie miejsce, bo Słowenia trafiła na Francję, z którą wygrała 2-1 w ogóle. Francja jest niesamowicie oklepywana przez te słabsze reprezentacje i jo jest w szoku po prostu. No i w szoku jestem również, że to Norwegia wygrywa Mistrzostwa Europy, z Hiszpanią wygrali w finale, natomiast Belgia niestety odpadła w ćwierćfinale, Szwecja ich wyautowała, wygrywając 4-3. Dobra, no i kolejny sezon, czas poznać piłkarza roku, no i tym razem zostaje Mbappé. No i startujemy 4. sezon, odkąd nie jestem menedżerem Edena Hazarda. No i na sam początek wyjściowa 11, która dużo się znowu nie zmieniła. Przód ten sam, środek pomocy ten sam. No i na sam start Premier League i ta sama sytuacja. Chelsea 7. miejsce. Emirates FA Cup tym razem wygrywa Arsenal, natomiast Carabao Cup West Ham United. Champions League tym razem wygrywa PSG. No i szczerze powiedziawszy, te statystyki nie są najgorsze, jeżeli popatrzymy sobie na liczbę rozegranych spotkań. 41 spotkań, no i łącznie 38 goli i asyst. No i znowu piłkarz roku, którym po raz kolejny, już nawet nie wiem który raz, zostaje Kylian Mbappé. A więc kolejny sezon, kolejna nadzieja na to, że ten sezon będzie lepszy. I zobaczmy, tak wygląda wyjściowa jedenastka. On Jedika w wyjściowej jedenastce zastąpił Danilo. No i również Cho został dokupiony, Kamara jako jedyny zawodnik na głębszych rezerwach. Teraz Chelsea zajęła trzecie miejsce, na pierwszym miejscu Liverpool. Emirates FA Cup wygrywa Everton. No i w Carabao Cup była szansa, żeby wygrać puchar, ale no niestety, jednak Manchester City po karnych wygrywa. A Champions League tym razem zgarnął Bayern Monachium. No i widać też zjazd pod względem statystyk w wykonaniu Belga. 31 goli i asyst w tym sezonie w 47 rozegranych spotkaniach, więc gorzej niż w poprzednim. No i słuchajcie, w tym sezonie postanowiłem pominąć Złotą Piłkę, bo raczej Eden Hazard nie miał na nią szans. I tak, zobaczmy sobie na początek skład. No skład znowu się za bardzo nie zmienił. Paru zawodników kupili na ławkę rezerwowych. No i w Premier League pierwsze miejsce pewnie Manchester City, natomiast Chelsea dopiero piąta pozycja. Emirates FA Cup wygrywa Liverpool, Carabao Cup tym razem Manchester City. I w Lidze Mistrzów się zaskoczyłem, bo Chelsea dotarła do finału, ale niestety przegrała z Juventusem. No i Eden Hazard również mnie zaskoczył, bo miał najwięcej bramek w drużynie. 56 rozegranych spotkań, 25 bramek, 5 asyst. No i mamy kolejny sezon. A w tym kolejnym sezonie Premier League wygrywa Chelsea. O dziwo, w końcu po 3 latach chyba posuchy, w końcu udało im się coś wygrać. Emirates FA Cup natomiast wygrał Manchester United, a Carabao Cup Manchester City. W Lidze Mistrzów znowu triumfował Juventus, a natomiast wyjściowa jedenastka, no znowu się nic praktycznie nie zmieniła. Natomiast w statystykach najwięcej bramek miał Openda, ale my zwracamy uwagę na Edena Hazarda, który miał 44 goli i asyst w tym sezonie, więc pomimo ogromnego zjazdu jego oceny ogólnej, no to statystyki nadal stoją na naprawdę wysokim poziomie. Słuchajcie, trochę zdałem się w akcji, bo rozpocząłem nowy sezon i chciałem zobaczyć, czy w tym sezonie Hazard będzie kończył karierę. No i tak sobie go tutaj wyszukuję i on w tamtym sezonie zakończył karierę. A więc poprzedni sezon był ostatnim sezonem, już więcej Edena Hazarda nie zobaczymy na boisku. A więc jeżeli popatrzymy sobie na jego przygodę w Chelsea, no to trzeba powiedzieć, że była wyśmienita. Z Chelsea udało mu się zdobyć 2 razy Premier League, 2 razy udało mu się wygrać Emirates FA Cup, do tego 1 raz Carabao Cup, do tego dołożył 2 razy Ligę Mistrzów i co najważniejsze zdobył 2 razy Złotą Piłkę oraz Mistrzostwo Europy. A no jeszcze zapomniałbym o Lidze Europy, którą również udało mu się z Chelsea wygrać, więc przez tą swoją 10-letnią przygodę udało mu się masakrycznie dużo trofeów zdobyć, masakryczne statystyki udało mu się też wykręcić, bo rozegrał on 490 spotkań, 252 zdobyte bramki oraz dołożone 116 asyst. No i co tutaj dużo mówić, kariera Edena Hazarda została naprawiona, została poprowadzona do samego końca. Szkoda, że nie opuścił on Chelsea, no ale widocznie wybrał drogę, aby zostać na zawsze zapamiętanym jako legenda londyńskiego zespołu, co ostatecznie mu się udało, a teraz czas na piłkarską emeryturę.